tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie, ale nie mogłem sobie odmówić. Zobaczyłem, że jednak słońce widać, taki w miarę ładny zachód słońca, chociaż za chmurami, ale jest. Postanowiłem, że nagram jeszcze jedną degustację. Piwo już raz było na plaży, ale złapała mnie wtedy straszna ulewa i nie dało się nagrać. A to piwo to piwo z browaru spółdzielczego, nazywa się Złodziejskie. I jak rozumiem, tu jest złodziejski taki węzeł. Nie wiem, co znaczy, że szybko go rozwiązać, czy jak. Popieprzone Ara. Nie popieprzona Ara, bo nie chodzi o papugę, tylko Ara, czyli American Rye Ale, amerykańskie żytnie ale. Jak powiedziałem, ze spółdzielczego, ale w kooperacji z browarem Gzub. Browar Gzub z Wielkopolski, ze wsi Annopole. Już niedługo pewnie będzie otwarcie. Póki co tam jeszcze prace trwają. Browar Gzub kiedyś ważył z browarami belgijskimi, francuskimi chyba. Belgijskimi. Teraz będzie miał swój browar. Lekkie, jasne piwo górnej fermentacji z dużą ilością żytniego słodu, nutach amerykańskich chmieli i czerwonego pieprzu. Tu coś chyba się pomyliło w korekcie. Nadających mu cytrusowego i orientalnego charakteru. Nasza interpretacja American Rye Ale. Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, naturalnie mętne. Składniki: woda, słody, pale ale, żytni, monachijski typ 1, zakwaszający, chmiele Simcoe, Equinox, Centennial, drożdże US 05 oraz różowy pieprz. No spróbujmy, różowa etykieta jak różowy pieprz. Mam nadzieję, że ten wysiłek się opłaci, będzie coś słychać, bo kapsel czarny Golas. Czuć. Żyto się często manifestuje taką ziemistością i tutaj właśnie taką lekką ziemistość czuć. Wydaje mi się, że też ten pieprz czuć i chmiele też nawet nieźle. Jak na taki wiatr. Barwa bardzo ładnie zmętnione. Idealnie, tak równomiernie, chociaż mocno. Ciemno bursztynowa, no, nad Bałtykiem idealnie. Słodki, słodowy, bardzo, bardzo przyjemny. Bardzo gładkie od żyta. Pieprz na szczęście chyba umiarkowany, bo tylko tam troszkę mnie połaskotał i... Bardzo fajna gładkość od żyta. Co prawda ten pieprz przełamuje ją i sprawia, że coś tam się jednak zaczyna takiego dziać właśnie pikantnego, czy może drażniącego. Ale generalnie bardzo fajnie, to znaczy bardzo fajne Ara. Bardzo fajna jest tutaj ta żytniość, to ta American Rye Ale. To tutaj dobrze gra, chmiele nieźle. No i czuć ten pieprz. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem pieprzu, znaczy ja jestem wielkim miłośnikiem pieprzu, ale czarnego takiego do sypania na coś, tak? Na kanapkę, na ten, to dużo używam. Natomiast nie jestem wielkim miłośnikiem czerwonych, zielonych, białych, nie. Czarny, świeżo mielony, nawet nie świeżo mielony, drobno mielony, bo ja nie lubię takiego z młynka, bo on jest za grube kawały. Ja lubię taki sypki. Słońce już zaszło. Wieczór był spokojny i cichy. To Mickiewicz, ale kurczę, już zapomniałem. Słońce już zgasło. Naprawdę bardzo.
odgrzewające od tego pieprzu. Bardzo gładkie. Dobrze pijalne, bardzo nawet dobrze pijalne, jak widzicie. Ładny lacing. To się wydaje, że jeszcze nie zaszło, ale zaszło. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. No, gratulacje dla Browaru Spółdzielczego. Bardzo fajne piwo. No i Gzuba oczywiście. Życzę Gzubowi jak najszybszego otwarcia własnego browaru. A Spółdzielczemu wielu owocnych kooperacji. Wasze zdrowie. Cześć, tutaj Tomek Kopra z bogublog.kopra.com. Rata taka, może uzupełnienie. Nie wiem, czy to, co nagrywałem nad morzem, nad brzegiem morza, piękny zachód słońca, ale duło strasznie, więc obawiam się, że nawet jeżeli ten mój zdechły kot, czyli osłona na mikrofon, dead cat, zrobił robotę, to prawdopodobnie niekoniecznie było mnie słychać w ogóle. Więc słów kilka o złodziejskim. Złodziejskie piwo kooperacyjne Browaru Spółdzielczego i Browaru Gzub z Wielkopolski. Konkretnie do Annopola koło Środy Śląskiej, Wielkopolskiej. Piwo festiwalowe Craft Beer Camp 2016. Jest to popieprzone ARA. Nie popieprzona ARA, tylko popieprzone ARA. Dlaczego? Bo popieprzone ARA to jest American Rye Ale. Tutaj może być zaraz ta sama sytuacja. Złodziejskie, czyli ten węzeł złodziejski, nie wiem, czy na czym polega jego złodziejskość, że się szybko rozwiązuje, czy co. Lekkie, jasne piwo górnej fermentacji z dużą ilością żytniego słodu, nutach amerykańskich chmieli i czerwonego pieprzu, nadających mu cytrusowego i orientalnego charakteru. Nasza interpretacja American Rye Ale. Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, naturalnie mętne. Owszem, takie jest. Bardzo ładne zmętnienie, takie wajcenowe. Gładkie, jednorodne, nie ma się do czego czepić. Składniki: woda, słody, pale ale, żytni, monachijski typ 1, zakwaszający. Chmiele: Simco Equinox Centennial, drożdże Safale US04. Albo S04, albo US05. Coś tu się porouchalo, jak mawiają nasi bracia Czesi. Coś tu jest ten. Albo S04, albo US05. Ekstrakt 13% wagowo, alkohol 5%, IBU 35. Data do 30 października. Więc piwo pachnie przyjemnie, chmielowo i jest ta taka lekka nuta czerwonego pieprzu. Aha, bo po tych drożdżach jest różowy pieprz. O, różowy pieprz. Jestem wielkim miłośnikiem pieprzu, ale czarnego. Znaczy, jak sypię na kanapkę, na przykład tam, nie wiem, z białym serem, czy z tym, z twarożkiem i z pomidorem, to pomidor jest czarny od tego pieprzu. Bardzo gładkie. Oczywiście czuć tutaj tą żytność. Nie kisielowate, ale bardzo gładkie, aksamitne, z delikatnym drapaniem, takim rozgrzewaniem na podniebieniu od pieprzu. Zacząłem, że lubię właśnie jak jest czarne od pieprzu, natomiast nie jestem wielkim zwolennikiem pieprzów różowych, białych, zielonych. Nie jestem też wielkim miłośnikiem młynków do pieprzu. Dlaczego? Dlatego, że on jest dla mnie wtedy za gruby, zwykle. Ja lubię taki drobniusieńki, rzeczywiście plisty, taki, że jak się czasem niuchnie, to jak po dobrej tabace, nie? Także zdecydowanie wolę taki pieprz czarny, miałki powiedzieć można? Nie wiem, mielony. Drobno mielony. Więc na pewno tutaj to pieprzenie nie jest przesadzone. Czy ta pieprzność. Czuć ją. To jest taki fajny fajne złamanie trochę tej takiej gładkości, aksamitności. Bo piwo generalnie jest gładkie od tego żyta. Natomiast tutaj drapie jednak troszeczkę w przełyk, rozgrzewa. Ciekawe to jest. Natomiast ja bym na miejscu browarów Gzub i
i spółdzielczego, wykorzystał bazę słodową, która jest naprawdę fajna, bardzo fajna. I na przykład na bazie tego samego zasypu pokombinował z czymś innym, albo z innymi przyprawami, albo z innym chmieleniem. Bardzo fajnie wyszło to żyto tutaj. No, także chyba ostatni film w łebie w tym roku. Prognozy są słabe. Sto pytań bym nagrał, tylko że mówię, no ma padać, kurczę, 3 dni. Czy 4. 16 stopni. Jakiś żart. Wasze zdrowie. Mogli sobie ten pieprz darować. Bez pieprzu byłoby lepsze, myślę. Natomiast nie jest przegięte. To jest plus. No. Wasze zdrowie.